Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Przy drinku rozmawia się łatwiej, a przy dwóch tym bardziej. Dlatego gospodyni programu, jej perfekcyjność, swoich gości zaprasza na intymną rozmowę przy ich ulubionym drinku. Będzie trochę o pracy i karierze, ale przede wszystkim o życiu prywatnym. Co u nich słychać, jak im się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym. W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór wszystkim, minęła 22, wtorek. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Tak jak co tydzień powinno być, ale właśnie nie jest. Jestem ja, jest to najważniejsze oczywiście, bo bez mnie się nie zacznie. Jest, dziękuję. Jest publiczność, dziękuję, tak. Jest, słuchajcie, są tutaj rzeczy przygotowane do picia. Nie ma tylko, po prostu jest puste siedzenie. Jedno. Bo nie wiem, czy możemy pokazać puste siedzenie. Jak przy wigilijnym stole, słuchajcie, jest jedno puste siedzenie, bo niestety nasz dzisiejszy gość, właśnie nasza dzisiejsza gościni, Marta Lempart, niestety nie dotrze dzisiaj do studia. I dowiedzieliśmy się o tym dosłownie kwadrans przed 22, więc w ostatniej chwili. Także tym bardziej was przepraszam za to, bo gdybyśmy wiedzieli wcześniej, to na pewno byśmy wykombinowali coś, żeby był albo pierwszy inny gość, albo byśmy coś próbowali ogarnąć, a w tej sytuacji no, mieliśmy tylko kwadrans, żeby podjąć decyzję, co w ogóle robimy. Także przepraszam was za to serdecznie. Nie jest to nasza wina. Byliśmy umówione dawno temu, no i widocznie coś bardzo ważnego się stało, co sprawiło, że Marta dzisiaj nie może być z nami. Ale tak, po pierwsze słuchajcie, dobrze, żeby też nie było, prawda, denerwacji. Nie ma co. Zacznijmy od tego, że ja się napiję mimo wszystko. Jest wtorek, 22 i myślę sobie, że to jest taki czas, że trzeba zacząć drinkować. Przynajmniej ja tak mam w moim tutaj, prawda, takim prywatnym tym kontrakcie z życiem. Że to jest mój ulubiony drink, słuchajcie, to się nazywa jej perfekcyjność. To jest potrójna wódka z tonikiem. To możecie zamówić nawet we Wrocławiu, w jednym z lokali. A jeżeli ktoś z publiczności ma ochotę się napić, to proszę bardzo, ja mogę zaprosić. Jest fotel wolny, jest szklanka, mogę tutaj, prawda, wszystko zaproponować. Jest tonik bardzo dobry. Można pić słabszy, nie trzeba pić takich, jak ja piję, bo ja to jestem pojebana, wiadomo, ale... Ale wy nie musicie. Także ja się napiję tego drinka mimo wszystko. To jest wasza szansa, żeby zaistnieć. Czyli ktoś z publiczności chciał na przykład teraz wyjść, albo na przykład uważa, że ostatnio fajnie wygląda, chce pokazać klatkę piersiową, może ktoś... To zapraszam serdecznie. Mówię też tak, bo tu w większości siedzą mężczyźni, słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale w większości siedzą mężczyźni i chłopcy. Może tak powiem. Więc ja się napiję, żeby nie było. Wasze zdrowie. Zdrowie Marty Lempart też niech będzie. Chociaż się zdenerwowałem trochę, nie ukrywam. Tak. Także to jest to, no ale słuchajcie, mimo wszystko chcę was zaprosić na kilka rzeczy, które będą działy się dalej. Po pierwsze, trwa moja taka krótka trasa stand-upowa i perfekcyjnie zapraszana święta. Spotkaliśmy się już w Poznaniu, w tym tygodniu będziemy spotykać się jeszcze w dwóch miejscach. Mianowicie jutro w Warszawie o godzinie 20 w Jack Cinema Bar przy ulicy Brackiej, jeżeli chcecie wpaść. Zapraszam serdecznie, bilety od 20 zł do kupienia przez sprzedaży na bilety i perfekcyjność.pl. Można planszę pokazać taką, bo jest ładna zrobiona, ale nie pokazują mi. Można kupić jeszcze do północy przez sprzedaży, oczywiście na miejscu też będzie można kupić, tylko na miejscu są ciut droższe, także jakby lepiej zdążyć przed północą kupić. Natomiast w czwartek, o właśnie, to jest to, Jack's Warsaw Cinema. Tam się widzimy jutro. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to zapraszam serdecznie. Natomiast poszło się jebać. W czwartek widzimy się w Katowicach, w klubu Czajowni Teoria, na tym samym stand-upie, ale oczywiście w innym miejscu, znowu o godzinie 20. Wpadajcie koniecznie, znowu bilety do kupienia do jutra, do północy, więc jeżeli chcecie wpaść, to zapraszam. Można też na miejscu oczywiście kupić. To jakby to. A kolejne stand-upy w kolejnych dniach, później 10 grudnia widzimy się we Wrocławiu, a 15 grudnia w Łodzi. Więc jeżeli chcecie wpaść jeszcze później w tych miastach, to jest taka szansa, bilety jeszcze są. Można kupować, chociaż do Łodzi zostało bardzo mało. Nie wiem, dlaczego jakoś tak ta Łódź. Wszyscy są przed świętami
po prostu przyjść i się ze mną najzwyczajniej w świecie najebać. Tak przynajmniej podejrzewam. Więc do tego was zachęcam, zapraszam. Zapraszam was także do tego, żebyście obejrzeli stare odcinki Jej Perfekcyjność Zaprasza na Drinka. Na przykład te, które działy się w ostatnich tygodniach, bo przecież odwiedziła nas między innymi Mandaryna i działy się rzeczy i myślę sobie, że może pokażemy fragment tego, jak była u nas Mandaryna, co się działo i jakie były sprawy, a ja się w tym czasie napiję tego drinka właśnie takiego. O. Na koniec myślę sobie tylko tak, że po pierwsze, zanim ci podziękuję, to myślę sobie, że musimy jeszcze krzyknąć haba. Co to w ogóle jest? Haba! Kto to się wzięła? To nie jest tak! Tam jest znacie wrnet? Hopa, a nie jakieś haba. Hopa? Hapa? To co to jest? Chleba? Nie wiem! Dajcie nikt nie wie, co to jest haba! O to chodzi, że nikt nie wie, co to jest haba! Mandaryna, do chuja pana! Nikt nie wie! Ja też nie! Kurwa, może ktoś to kiedyś wytłumaczy. I tym właśnie pozytywnym akcentem chciałam serdecznie podziękować Mandarynie za wizytę dzisiaj w Jej Perfekcyjnej Zapraszam na Drinka. Brawo! Thank you, thank you, thank you! Dobra, teraz się stuknijmy. Tak, stuknijmy się oczywiście. Ujo. Tak było niedawno, tak było dwa tygodnie temu tak było, także jeżeli chcecie zobaczyć cały program, on jest dostępny na YouTubie. Zresztą jak wszystkie odcinki Perfekcyjnie Zapraszam na Drinka od samego początku, jest ich ponad 100, więc jeżeli macie dużo wolnego czasu albo po prostu nienawidzicie swojego życia, to oglądajcie koniecznie wszystkie. Są one także dostępne w formie podcastów, możecie ich posłuchać sobie między innymi na Apple Podcasts, na Spotify'u i gdzieś tam jeszcze można słuchać, wszędzie gdzie tam się słucha podcastów, na pewno można też posłuchać Jej Perfekcyjnie Zapraszam na Drinka. Także to jest ważna informacja. Informacja jest taka, że ja mam jeszcze taki drugi program, który taki skromniejszy zdecydowanie, bez publiczności, bez takiej pięknej sceny, bez tego pięknego dywaniku różowego. Także od razu wam powiem, że zapraszam was serdecznie w niedzielę. W niedzielę o 20 na żywo wirusowy YouTube Live, a moim gościem w najbliższą niedzielę będzie Shady Lady. I to wspaniała informacja. Mogę już wam teraz zapowiedzieć, że będziemy na pewno rozmawiać o jej karierze, o tym wszystkim, co się dzieje. Będziecie mogli zadawać do niej pytania. Jeszcze w tym tygodniu będzie taka możliwość u mnie na Insta Stories. Także wpadajcie koniecznie, jak zawsze inna prowadząca co tydzień. Ostatnio był u mnie Maddox. Jeżeli znacie takiego, powiedzmy, że piosenkarza, to właśnie był, no bo co on tam śpiewa, już nie trafię, to był właśnie u mnie ostatnio, teraz w niedzielę, a za tydzień będzie, do ucha mi mówią bardzo niemiłe rzeczy o nim, a za tydzień będzie właśnie Shady Lady. No tak, ale ja cały czas, słuchajcie, bo czy ktoś z publiczności coś napije, bo ja poważnie mam wódkę całą, także, zresztą nie jest tak, że ja całej nie wypiję, bo ja dam radę, ale nie wiem, czy dziś, akurat nie planowałem dzisiaj, bo jutro rano rozdajemy prezerwatywy na Uniwersytecie Warszawskim i chciałbym nie chuchać na ludzi tak dezynfekująco. Ktoś chce? Może? Nie? Jeszcze? Nikt się nie odważył jeszcze? Tam z tyłu też nie? Nie chcą? Napić się wódeczki? Tutaj? No to zapraszam. No, jest jedna osoba chętna. Tylko muszą mi tłuczek dać dla ciebie, bo nie mam mikrofonu dla ciebie. A, podpinasz sobie mikrofon, dobrze. Słuchajcie, tu mamy, będzie podpięty mikrofon, jakiś taki bezprzewodowy. No, program jest na żywo, słuchajcie, co ja na to poradzę? Nie przyszła, to nie przyszła, na chuj drąży temat. Po prostu więcej jej nie zaproszę, to jest chyba oczywiste, no. I jak będziemy się widzieć na marszach równości, to nie będę odpowiadać na dzień dobry. Dlaczego? Bo taką właśnie jestem osobą. Mamy zaraz, tak będzie? Co tu masz? Aha, Pink Floyd, dobrze. Popatrzę, co jest na koszulce, czy jakieś obraźliwe rzeczy, czy nie. W zasadzie nie, Pink Floyd to nie jest obraźliwe. Chociaż jak ktoś ma dobry gust, to może być. W każdym razie to jest to. Na pewno... Aha, no dobra, to może pokażmy w takiej sytuacji może inny fragment programu też ostatniego, bo tydzień temu gościło mnie Mona Lizak, drag queen, jak zawsze musi być jakaś drag queen. Mona Lizak, czyli wrocławska gwiazda sceny drag, która no właśnie, zobaczcie sobie sami, bo rozmawialiśmy między innymi o tym, co się będzie działo jutro, czyli o Światowym Dniu AIDS. To jest mimo wszystko temat ważny, a rzadko bardzo się pojawia. Zobaczcie sami. Zbliża się Światowy Dzień AIDS. Mhm. To też ważne wydarzenie, co by nie mówić. Ja mam takie wrażenie, że w naszym ruchu bardzo mało mówimy o HIV/AIDS. Wiesz co, bo wydaje mi się, że to też w naszych kręgach, w sensie w Polsce może po prostu, nie jest jakoś super popularny temat, dlatego że nie ma aż tak dużego odsetka ludzi chorych.
70% zakażonych nie wie o tym, że żyje z wirusem. No, ale to jest zupełnie inny temat, no bo badajmy się jakby za każdym razem, kiedy mamy okazję, tak? Kiedy ostatni raz się badałaś? To takie teraz super inne pytanie. Przed tym, jak zostałam żoną Salvadora, czyli no tak ze 3,5-4 lata temu. Ale w międzyczasie nic głupiego nie odjebałam, więc jakby... Nie musisz być głupie, też jakby... Znaczy, fajnego też nic nie odjebałam. Czyli żadnych grupów nie było po drodze. Nie było grupów. Ale w najbliższym czasie jakaś się planuje? Przez dziewicą, nie. Słuchajcie, przyszła do mnie osoba tak, taka... To nie wiem, czy ja powinnam sama, czy ty raczej powinnaś... Ale proszę się sama obsłużyć, ja nie będę się męczyć, kurwa. Właśnie teraz uważam, że ja powinnam tobie nalać za to, że ty mnie zaprosiłaś, ale już... Tak, moją wódkę, śmiało. Ale tobie nalać. Poczęstuj mnie moją wódką, będzie wspaniała po prostu sytuacja. Ale nalała mniej niż ja sobie. W każdym razie, no, musisz powiedzieć w ogóle, kim tu jesteś, co tu robisz. Ja się nazywam Natalia. Dobra, najpierw lód. Weź palcem. No tak, dezynfekowałaś ręce? Oczywiście, że tak. Masz COVID? No oczywiście, że nie. Dobra. Jak wiesz, nie śmiałabym... Tak właśnie powinni sprawdzić w restauracjach. Przy wejściu masz COVID? Nie. Dobra, zapraszam. Nie śmiałabym przyjść na twój program z COVID-em, prawda? Słuchajcie, Natalia, ona tak mówi, że nie śmiałaby przyjść, ale ona to musi być, bo ona tu pracuje. Więc trochę jest tak, że chcąc, nie chcąc, to musi tu być. Nie no, ale... Jakby, chcąc. No ale chcąc. Ale chcąc. Przecież tak naprawdę, wiesz, no... Nie mogłabym tak uciec szybko z tego programu. Znaleźć zastępstwo. Znaczy, znaleźć zastępstwo, nie wiem. Ale powiedz jeszcze, bo widzowie widzki tego nie wiedzą, co tu robisz? Bo właśnie, bo oni nie wiedzą, że tu jest bardzo dużo ludzi tak naprawdę przy tej produkcji. Tak. I co ty na przykład robisz tutaj podczas tego całego przedsięwzięcia? Ja powiedzmy, że tak na co dzień to robię ci zdjęcia, robię twoim gościom zdjęcia, prawda? Więc jeżeli jakiś... tak, ja mam przyjemność to robić, ale dzisiaj... Wątpliwą, kurwa. Dlaczego wątpliwą? Bez przesady. Musisz bardziej od góry. Ja ci mówię teraz od góry bardziej. Ja wtedy szuplej wyglądam. Okej, okay, dobrze. Sobie drabinę z tyłu postawię. Bardzo dobry pomysł. Tak, taki podest. Bardzo dobry pomysł. Tak. A dzisiaj wyobraź sobie, że wzięłam też czynny udział w przygotowaniu twojego programu. Co robiłaś jeszcze? Rozstawiałam kamery, sprawdzałam mikrofony. No po prostu ja dzisiaj naprawdę czuję się bardzo spełniona, bo jako kobieta w branży w ogóle medialnej jest ciężko. To prawda. Więc mieć okazję w ogóle pracować przy takim programie i robić i jakby własnymi rękami, to jest w ogóle świetna opcja, także... Zwłaszcza jak są tacy fajni goście jak Marta Lempart. Zwłaszcza jak są tacy fajni goście jak Marta Lempart. Nie będę tego dalej komentować. To może... Napijmy się właśnie, napijmy się. Zdrowie Marty Lempart. Czuję, że na koniec to już będzie po prostu żart nasz, będzie po prostu Marta Lempart. Wtedy tak na jednym stand-upie zrobiłam, że w którymś momencie, bo bardzo chciałam, żeby ludzie zaczęli śmiać się z mojego żartu o HIV. To nie jest takie łatwe, bo to jest żart bardzo trudny. Zawsze tak jest, że 1/3 sali się śmieje, 2/3 milczy, ale stwierdziłam, że to jest zła proporcja, muszę to odwrócić. I tak cisnąłem ten żart o HIV, że później już tylko mówiłam, no wiadomo, HIVek i wszyscy HIVek, to nawet nie HIV, tylko HIVek. Także, no bo właśnie, bo ja mam taki ty w ogóle lubisz stand-up? W ogóle się lubię stand-up, ja się zastanawiałam czasami, że ja może powinnam iść stand-up, ale nie wiem, czy to jest dobre, czy ja akurat pasuję, bo ty myślałam, masz tylko... Myślałam, że chcesz po prostu przyjść na mój stand-up, a nie, że chcesz robić swój. Słuchaj, na twój stand-up zawsze. Ale wiesz, robić swój to trochę większe wątpliwości. Właściwie jak to się stało, że ty zaczęłaś robić stand-up? To jest tak, że ja od zawsze jestem bardzo śmieszną osobą. I myślałam o tym stand-upie dosyć długo i w końcu postanowiłam raz spróbować. Zrobiłam taki stand-up, który nazywa się Jej Perfekcyjnie Zaprasza do Azji. Strasznie pedofilski, strasznie obrzydliwy. Ludziom bardzo się podobało. Wiadomo. Więc jest to rzeczywiście opowieść, znaczy nie, bo ja uważam, że stand-up jest najlepszy wtedy, kiedy opowiada prawdę. I tak u mnie 97% tego, co ja mówię, to jest prawda. Zrobiłam ten stand-up po raz pierwszy. Pamiętam, że bilety kosztowały 5 zł. Człowiek pojebany był. To ile lat temu to było? 3-4 lata, nie pamiętam, niedawno. To ja myślałam, że to już więcej, a tu się okazuje, nie, że... Nie, jestem stara, ale tego nie robiłam tak dawno. Zrobiłam ten stand-up 2 razy i później przez cały rok nie robiłam go w ogóle, nic nie robiłam, żadnego stand-upu. Jakoś tak potrzebowałam jakoś się chyba ożyć z tą myślą, jakoś tak o... Ten. No i później zacząłem robić kolejne, później jest Zaprasza do łóżka, Zaprasza na after, do USA, jest kilka tam różnych tych programów, które się różnią. No oczywiście, no każdy z nich jest specyficzny i inny, no. Opowiada trochę inną historię z mojego życia, no ten azjatycki bardzo lubię, bo on, tam mogę sobie pozwolić na różne rzeczy. I opowiedzieć też prawdę mogę trochę, nie? No bo jednak
Właśnie, bo tu mnie namawiają, żebym mnie robiła teraz ten stand-up, ale ja za bardzo nie mogę, bo ja niektórych żartów nie chciałbym opowiadać w internecie, żeby one były. Żeby nie zostały. Żeby nie zostały wycięte przede wszystkim. Ale w ogóle nie wiem dlaczego, jak teraz mówisz o tym stand-upie, to ja sobie ciebie wyobrażam na stand-upie w klubie komediowym, szczególnie na tym muzycznym, na tym improwizowanym. Przecież to jest... Improwizowanego nie robiłam nigdy, chociaż umawiałam się już od jakiegoś czasu z Aśką Kołaczkowską, że kiedyś zrobimy improwizację jakąś. Świetny pomysł. Myślę, że my się dogramy dobrze, bo my mamy, jak prywatnie się znamy, więc jak się siadamy prywatnie, to mamy dobry flow i taki, że możemy napierdalać dosyć długo bez przerwy i wchodzimy w jakieś takie dziwne role. Ja zresztą trochę dzięki Aśce wymyśliłam doktor Annę Torpedę, bo Aśka tworzy coś takiego, co się nazywa Wróżka Ela. Dobrze mówię? Wróżka Ela? Chyba coś takiego. I pomyślałem sobie, że jeżeli ona może stworzyć Wróżkę Elę, to ja też mogę coś stworzyć. A ludzie pisali do nas do wirusowego YouTube Live wtedy, kiedy prowadziłam jeszcze z Charlotte, żebyśmy robiły kącik porad seksualnych. Mhm. Więc pomyślałam, porady seksualne tak, ale my, no niekoniecznie, jakby dwie stare kurwy grube siedzą, no nie będą udzielały porad seksualnych, no jakby umówmy się, no u nas seks się zdarza, ale to już wymaga całego zestawu takich maszyn, żeby tam na łóżku podnosi nogę, wiesz, tam skomplikowane to jest. Takie pneumatyczne, takie, no mam takie. Takie fizjoterapeutyczne łóżko, takie... Dokładnie takie. Takie... Czyli zasz, widzę, że tu się znamy na rzeczy, dobrze. Więc stwierdziłam, że nie. Później pomyślałam, że dobrze było, żeby tych porad udzielał ktoś taki naprawdę, kto się zajmuje sprawami seksuologii i tak dalej. No ale stwierdziłam też, że nie będę namawiać kogoś, jakiegoś poważnego lekarza czy lekarki, żeby w naszym durnowatym programie wirusowy YouTube Live jakby no, udzielał porad seksualnych. No i tak powstała doktorana Torpeda, która jest osobą idealną, ponieważ jest osobą wiadomo z wykształcenia, która na co dzień mieszka w Honolulu, wychowała się też na Hawajach. To o czym się można dowiedzieć, czytając książkę Schabowej Auto Fellatio, do kupienia na sklepie perfekcyjność.pl. Jeszcze kilka egzemplarzy zostało z ostatniego dodruku i to już ostatni dodruk był, więc no, tam ona opowiada o różnych rzeczach bardzo ciekawych właśnie z tego życia swojego, z początków życia różnych, bardzo. Ja ona w ogóle miała, ona nie oczywiście miała dwóch mężów. Naprawdę? To nie wiedziałam. Bracia. Bracia. No jeden, to nie, za braci się zabrać, to jest naprawdę odważne. Odważne, ja powiem. Jednego zjadł aligator, a drugi się rozstała, kurwa, nie pamiętam już to dlaczego, co ja tam wymyśliłam. No ale coś tam wymyśliłam. A ten aligator to był tak specjalnie, w sensie on tak się pojawił znikąd, czy to tak... Nie, bo to było na Hawajach. Ale Anna miała coś z tym wspólnego. A mówią, że to był krokodyl jednak, nie aligator. Czy jest jakaś różnica? Krokodyl, aligator. W Polsce... A, nie wiem, czy jest. No nieważne, mniejsza z tym. Natomiast, także doktor Anna Torpeda tak powstała trochę teraz dzięki temu, że Aśka mnie jakby tak przekonała, że można coś takiego, przekonała, nie to, że przekonywała, tylko... Zainspirowała, że można coś takiego zrobić, jak mieć taką postać swoją, a z drugiej strony właśnie to. Więc tak to było. A no co, no nie mogę tej Azji wam opowiadać, kurwa, no. Ale w ogóle to, może to jest dobra okazja, żeby się ciebie ktoś o coś spytał, bo ty się zawsze pytasz swoich gości, a to skąd się biorą takie pomysły w ogóle, no, takie, bo to stand-up, tu Anna Torpeda, jakby inspiracje się chyba czerpie trochę z ludzi, nie? Dookoła. Mnie ludzie nie obchodzą. Ja ludzi nie lubię też za bardzo. Fair enough. Więc nie, z jednej strony naprawdę ludzi nie lubię z jednej strony, bo ludzie mnie bardzo wkurwiają. Ludzie po pierwsze śmierdzą i to jest najgorsza rzecz. Nie, najgorsza ludzie jest to, że śmierdzą. Musicie się ze mną zgodzić. Nie ma nic gorszego. No jeszcze druga rzecz najgorsza to jest jak robią, no to jest obrzydliwe. Jakby wiadomo, to po prostu mnie obrzydza strasznie, nie? Ale jak śmierdzą i ewentualnie jest taki program, dr Pimple Popper, nie wiem czy kojarzycie. Oczywiście, że tak. I oni tam mają takie bardzo obrzydliwe narośla różne na sobie. W sensie ja się zawsze zastanawiam, jak ludzie są w stanie przez lata hodować te rzeczy. Tak, bo to się idzie od razu. Oni przychodzą z na przykład pryszczami wielkości, na przykład piłki do tenisa, nie? Więc to nie jest tak, że to tam jest malutkie, nie? Tylko oni to muszą latami dzisiaj hodować. Dzisiaj oglądałam taki fragment tego programu, gdzie babka miała tutaj z tyłu, tak na środku głowy, zaczęło jej coś wyrastać, okazało się, że to jest róg. Róg, to miało być, to zrogowaciało jakby jakaś taka część, po prostu wyrósł jej róg, który przykrywała sobie włosami oczywiście, bo wiadomo. Kobiety... Ale wczesiesz włosy, to chyba to... Nie wiem, kurwa, jak ona sobie dawała radę, ale i po prostu przyszła później, musiała to zobaczyć. Robiła koka. A, może. Dookoła. Wiesz, laski i to w środku. Sobie, laski sobie kupują ten, te takie... Właśnie nie był taki, był taki, zagięty. Zagięty był taki róg. Ej, ale te laski sobie kupują takie wypełniacze do koków, a ona miała naturalne. Naturalne. Ta lekarka to jest świetne rozwiązanie. Ta lekarka jej to wycięła. I tam wyczuliła, oczywiście wycina jej to i w którymś momencie mówi do niej, chcesz zobaczyć ten swój róg? Ona mówi, no pewnie. Ja sobie myślę, ty stara zboczucho jebana. Wyrzuć to, kurwa, to jest przecież obrzydliwe. Przepraszam bardzo, ale przecież to jest znana akcja, że ludzie na przykład, nie wiem, mają kamienie nerkowe, mają operacje, że te kamienie nie wyciągają. I oni, nie, zabierają do domu. Nie wolno teraz już.
No, nie wolno. Teraz już nie wolno. Bo to jest odpad medyczny, to musi być teraz przejść procedura ale cała. Ale chyba jeszcze jakiś czas temu można tak, było. Tak, tak, jeszcze tam w sensie przymykali oko na to, ale teraz nie wolno, absolutnie. No, ale wyobrażasz sobie, idę do domu, wiesz, kochanie, jak się tam czujesz, no nie, po operacji, a ja i mój kamień idziemy do domu. Nie, lepiej już ja wymyślałam, że tym kamieniem wiesz, co można robić, ktoś cię wkurwia, to przypierdolisz, nie? Jest taka zemsta. Ale to trzeba mieć takie niezłe te kamienie, to już nie są takie małe. Takie wielkie, niektóre mają takie wielkie, naprawdę. Bo takie małe, co ty mówisz, to już to tam można wysikać. Wysikać można, no tak. Ale są też takie wielkie, które się rozkrusza w ogóle, nie wiem, czy ty wiesz. Bo moja mama miała, to się rozkrusza laserem później. Przez jakoś tam, przez skórę i to jakoś tam, dobra, nieważne, to nie jest dobry dobra, temat. Dobra, może rzeczywiście. To jest zły temat. Więc tak, ale stand-up jutro zapraszam. Natomiast będzie, właśnie, bo ten stand-up o świętach, ale on nie do końca jest o świętach. Bo ja świąt też nie lubię. Tak jak ludzi. Może nawet bardziej. Bo tak sobie wymyśliłam, że święta to taki kurwa okres. Przyjeżdżasz do domu, gdzie nie macie tam pół roku czy cały rok, do domu rodzinnego mam mieć jakiegoś. No. I tak naprawdę jesteście obcymi dla siebie ludźmi. Ty i te całe kuzynostwo, ciotostwo, wujostwo. I siedzicie wszyscy i nagle udajecie, no tak, tak, bardzo fajnie. Na co dzień rzeczywiście macie zero kontaktu, nic się do siebie nie odzywacie, w ogóle nie macie jakby... Nie jesteście rodziną de facto, nic o tobie nie wiedzą, nie wiedzą, co się dzieje w twoim życiu, bo zazwyczaj, jeżeli są rozmowy telefoniczne, to wiesz jakie, no i co tam u ciebie? No, wszystko dobrze. Serio, masz takie rozmowy ze swoim kuzynostwem? Ja na przykład nie. Nie, z kuzynami nie. Mam z moim wujkiem, którego akurat bardzo docenię, jest dla mnie w ogóle autorytetem w życiu, więc z nim staram się rozmawiać tak w ogóle. Okay. Ale poza tym nie, z nikim, nie, nie. No oczywiście z moją mamą, ale to... Ja najbardziej lubię ten moment, kiedy zaczynacie się dzielić opłatkiem i ktoś podchodzi do ciebie i już widzisz w jego oczach, że on nie ma zielonego pojęcia, co ci życzyć. On po prostu nie wie, więc zdrowia, szczęścia, pomarańczy. Ja nie. Kilka lat temu zrezygnowałam z dzielenia się opłatkiem. Powiedziałam, że nie będę uczestniczyć w tym rytuale, bo jest po prostu głupi. W sensie, to są obcy dla mnie ludzie de facto. No ja wiem, że mamy język krwi, ale tak naprawdę no, nie znamy się. Bliżsi mi są moi przyjaciele i znajomi moja rodzina z wyboru, tak zwana tutaj w Warszawie, którzy wiedzą o mnie wszystko, wiedzą ile piję, ile choruję, co robię, gdzie się, wiesz, jakby no wszystko wiedzą o mnie, a nie ci obcy ludzie, z którymi widzę się 3 razy w roku. No, to ja zrobiłam odwrotnie. No. Zawsze sobie tak przed świętami siadam. Dlaczego? Nie wiem. Nie, nie. Zawsze sobie przed świętami siadam i tak się zastanawiam, czego akurat tej osobie z mojej rodziny mogłoby brakować. Ale tak, wiesz, to jest jedna rzecz i to nie jest na zasadzie, że życzę ci pieniędzy, bo jesteś biedny, nie? Mhm. Tylko raczej to jest kwestia tego, że serio się tak zastanawiam, czego mogłabym tej osobie życzyć. Okay. I nie składam takich życzeń długich, że tam, wiesz, kochanie, chciałabym ci, że nie. Tylko zawsze mówię o tej jednej rzeczy, którą uważam, że ta osoba akurat potrzebuje usłyszeć. I wiesz co, zajrąbiście jest zobaczyć to zdziwienie na twarzy, no, że ktoś ci życzy serio coś, co ci się może, nie wiem. To u mnie to, co najwyżej było, to była taka sytuacja, że... Jak jeszcze brałam udział w tym rytuale, to było tak, że no i co? Tego co zwykle. Albo co najwyżej podchodziliśmy do siebie, jeżeli to był ktoś w moim wieku, mniej więcej jakby z mojej kategorii, że tak powiem, no to podchodziliśmy na zasadzie i tak tylko, żeby było widać tam, że jakieś przełamanie, że tam rodzina zobaczy, babcia się ucieszy. Babcia na szczęście nie żyje. To już nie musi oglądać tego całego żenującego, nie tęsknię za nią, ale już nie musi oglądać tego całego żenującego, Boże, raz zrobiłam taki żart, żenującego rytuału właśnie naszego tam, wiesz, no tego co zwykle. Bo mówię o tym, że raz zrobiłam taki żart, ponieważ mój stand-up jest w pewnej części tak improwizowany. To znaczy ja pewne rzeczy dopowiadam zawsze na scenie, których nie opowiem nigdy więcej pewno. W sensie one w danym momencie tylko działają. I jakoś tak, jak miałem pierwszy stand-up mój po śmierci babci, z którą rzeczywiście byłam dosyć blisko, nie wiem, że jakoś bardzo, ale dosyć blisko, jakoś tak chciałam ją w tym stand-upie gdzieś umieścić. I w końcu zauważyłam, to było w Łodzi, pamiętam to do dzisiaj, bo w końcu tak stanęłam na scenie i zauważyłam, że właśnie opowiadam żart o tym, jak robię fisting mojej babci i stwierdziłam, że ten żart poszedł już za daleko. Że to już jest trochę przegięcie chyba jednak, że moja babcia zmarła miesiąc temu, a ja właśnie opowiadam, jak robię jej fisting. To akurat nie było prawdą, to jest te 3%, które nie jest prawdą w moim stand-upie. Nigdy nie robiłam fistingu mojej babci. Chciałem, żeby to było na moim nagrobku kiedyś. Nigdy nie robiła fistingu swojej babci. Jakiegoś napis w trudnych sprawach trochę, no nie? Tak, 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 tych belkach takie mają. Tych belkach, dokładnie, tak. Tak. I jeszcze wiesz, ty wtedy... Marzena, nigdy nie robiła fistingu swojej babci. I wtedy Marzena się odzywa, nigdy nie robiłam fistingu swojej babci. Oczywiście, jeszcze a później narrator mówi, Marzena, po tym, gdy wyznała, że nigdy nie robiła fistingu swojej babci, postanowiła pójść do lekarza. Tak, i ona siada u lekarza i mówi, panie doktorze, nigdy nie robiłam fistingu swojej babci. Ale pomyślałam, że przyjdę dzisiaj do pana. Ja uwielbiam, rzadko bardzo to oglądam, bo oczywiście no, szkoda mi czasu, ale jak zobaczysz jakiś fragment, to właśnie to jest zawsze taka polewka. O Jezu, musimy kiedyś zrobić taką gejowską wersję tego, moim zdaniem. Zdecydowanie. Gejowska wersja i tu byśmy to kręcili. Nie, nie, jakby wszystko nie ma... Ja totalnie uważam, że to jest świetny pomysł. Ja uważam, że w ogóle to jest niesamowite, ile osób ogląda tego typu programy. Tak, to prawda. To jest ogrom ludzi każdego dnia i te programy w ogóle lecą... Sorry, że non tak... Stop. One lecą non-stop. One lecą każdego dnia, nie na wiem... Na różnych kanałach, wiem. 8 razy na przykład, wiem. Nie? I najlepsze jest też to, że moim zdaniem one mają dużą oglądalność dlatego, że oglądają je wszyscy ludzie, którzy w nich wystąpili.
A tych ludzi jest bardzo dużo, bo oni tam co chwilę mają tych nowych, no bo muszą mieć nowych aktorów, aktorki i oni ci wszyscy ludzie później oglądają kolejne odcinki. Ja powiem ci tak, mam takiego znajomego, który, z którym razem to będę... Gej? Dawno się nie widzieliśmy. Bo nie wiem, czy historia mnie interesuje, czy nie, więc jakby... Dawno się nie widzieliśmy. Nie wiem, no mogę ci powiedzieć, jak wygląda, to zobaczymy, czy jest w twoim typie. Pokaż zdjęcie. A, kurczę, zostawiam telefon, to dobra, później pokażę. Później. Ale później ci pokażę, nie ma problemu. Ja później piszę na komentarz na Facebooku, czy był gejem. To wszyscy czekają. Werdykt. Gej! Nie zdziwiłabym się generalnie. Trybunał gejowski. Ja właśnie powiem, mogę otworzyć Trybunał gejowski, to jest jakiś pomysł, dobrze. Mhm. No, widzisz, kolejne pomysły. Bardzo dużo, niech ktoś to zapisuje, bo ja tego zapamiętam. Czyli tak, trudne sprawy, wersja gejowska i Trybunał gejowski. Trudne sprawy. Musi jakoś to nazwać też jakoś tak. Dobra, mów dalej. No. I on właśnie występował w Trudnych sprawach. Byliśmy na studiach aktorskich, więc wszyscy tak chcieli załapać jakąś robotę. No i on się tak poczuł, że, nie, że załapał fuchę. No i się okazało, że to są trudne sprawy, więc przyszedł na ten plan i miał tam grać jakiegoś narkomana czy coś takiego, nie? Więc siadł, oni go tam pomalowali, trochę mu koszulkę podali, on tam, wiesz, nie, się... Wiadomo, narkoman musi mieć podartą koszulkę. Standard, nie, no to nie ma... Porządny narkoman nie ma dobrej koszulki. Porządny, każdy szanujący się narkoman musi mieć podartą koszulkę. Tak. Więc on tam siadł w jakimś rogu i tam gra tego narkomana. I oni tak przyszli do niego i mówią, że słuchaj, jakby robimy cięcie, jest taka sprawa, że może byś to robił tak bardziej... Sztucznie? Wiesz, o co chodzi. Nie? On tak się patrzy, że... Ale jak to? No wiesz, tak na zasadzie... No wiesz, jakby... Biorę narkotyki. Mamo, nie powstrzymasz mnie od tego. O chuj. Tak. O chuj. Więc oni autentycznie są produkcje, gdzie oni autentycznie nie chcą ludzi, którzy potrafią grać. Wiesz, to może wybijaliby się za bardzo na tle innych, może dlatego. Może dlatego, może po prostu wszyscy muszą być jednakowo chujowi. Ja bym się nadważył tam zagrać taką scenę, żeby właśnie udawać osobę źle grającą, to ja bym dała radę, moim zdaniem. No. Przychodzę, wiesz, i mówię, że tam mam zagrać. Zagrasz Andrzeja, który bije żonę, nie? Mówię, dobra. Nigdy więcej nie wybaczę tej szmacie. Nie, to musieliby wypikać chyba szmatę, czy nie, nie wiem. Dobra. Nie, szmata chyba jest okej. Okay. Nigdy więcej nie wybaczę tej szmacie. Po tym, co mi zrobiła, myślę, że nigdy nie będę już w stanie pokochać nowej kobiety. To o mojej matce mam wrażenie, że mówię, kurwa, że po tym, co mi zrobiła, wychowała mnie. Ale jeszcze powinno być tak, że jest uderzenie. Mamo, kocham cię. Że jest uderzenie, wiesz, że zaczyna się bójka. Tak. I ty uderzasz, wiesz, z prawej strony, tak. A on się w drugą stronę odchyla, żeby nie było zbyt wiarygodnie. O, tak. I przez odgłos. Tak. A! Tak jeszcze za późno, nie? Że to... A! Moim zdaniem to jest dobry pomysł. W ogóle tak, ja chciałem powiedzieć, że my nie mieliśmy w planach dzisiaj tego programu kontynuować, że plan był taki, że ja przez 15 minut coś wam powiem, bo jaka jest sytuacja, ale widzę, że nam dobrze idzie. Ile nam... A, Boże, jesteśmy bardzo późno, że dobrze, okej. Okay. No i dobrze. Dobrze, ja cały czas przypominam, że jutro jest mój stand-up i zapraszam serdecznie. Tym bardziej, że bilety VIP już wszystkie poszły, bo ja mam bilety też VIP, chciałam powiedzieć. A co jest w biletach VIP? Bilet VIP jest bardzo wyjątkowym biletem. Jest troszeczkę droższy oczywiście. Nie tak jak u Justina Biebera, że 4000, bo tyle kosztuje najdroższy bilet u niego teraz na koncercie za 2023 i już się wyprzedały. U mnie bilet VIP kosztuje trochę mniej, ale w każdym razie co jest w bilecie? Po pierwsze miejsce w pierwszym rzędzie, także można poczuć, jak się spocę. Czyli trochę tak, jak byłam na deszczowej piosence w Romie. Pierwsze dwa rzędy dostawały wodą, czyli to jest... To ja właśnie, okay. to pierwszy też wodą można nice. Dostać. Po drugie, dostaje się pamiątkową torbę, taką, no taką torbę na ramię, taką, jak to się mówi, taką, no materiałową. Taką płócienną tam, nie? Płócienną, to jest to, której mi zabrakło. Muszę się napić jednak. Bo zdrowie? Zdrowie, za płócienne torby. Czyli Magda Lempart? Zdrowie? Moją gościną jest dzisiaj Marta Lempart. Ja mam wiele różnych alter ego, także spoko. Tutaj też mam jedno alter ego, także może kiedyś się poznasz. Ktoś to może wytnie, wiesz, tutaj teraz i wstawi to później. Natomiast to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, dostaje się też zdjęcie z autografem. Oraz czwarta rzecz, dostaje się też, pije się z mną szercika później. Także to jest moim zdaniem spoko, że szercik jest gratis. Bo wiadomo, szercik jest dobra rzecz. To może się zastanowię, może jeszcze poszukam tych biletów VIP. Właśnie już chyba do Warszawy nie ma. Ale to na jutro nie ma. Nie ma do Warszawy, już nie ma. Ale to jeszcze... Inne miasta są, ja zapraszam. No. Wrocław, super. Łódź? Łódź, nie ma VIP-ów, w Łodzi już nie ma na pewno. O kurde, no. W Łodzi to w ogóle bilety idą jak pojebane. Dzisiaj, kurwa, ja gadam ostatnio coś ze znajomym, bo tam przez telefon mówię do niego, a te bilety idą. W tym samym momencie patrzę, ktoś kupił 7. Siedem. Nie wiem, czy taka gruba osoba, czy po prostu dla innych, ale wszystko mi jedno też, jakby nie ma znaczenia, nie? Nie ma, bilety są bezzwrotne, więc. To jest właśnie, to jest esencja życia w Polsce. Bilety są bezzwrotne. C-
cebulandia, po prostu tak trzeba żyć, no. Jak ktoś komuś się nie podoba stand-up, wychodzi w trakcie, to nie ma za co za bilety, oczywiście. Byłem teraz ostatnio na stand-upie właśnie w Poznaniu i tam było śmiesznie o tyle, że bardzo dużo ludzi było, z 70 osób, nie wiem, ledwo się mieścili w tej sali, bo malutka sala, ale po prostu bardzo dobrze żywo reagowała publiczność, bo ze 2 lata nie była w Poznaniu, więc super było się z nimi znowu spotkać, ale przede wszystkim byli dlatego, że dowiedzieli się, że wcześniej próbowano mnie kancelować. Ty wiesz, co to znaczy? No. Chcieli mnie zniszczyć. Zgnoić, strącić w przepaść. Cała kultura jest. Chcieli mnie kancelować, tak jak mnie kanceluje Martę. Chcieli mnie kancelować, słuchajcie, okazało się, że ponieważ jest taka grupa osób, która nie lubi mnie i stwierdzili, że będą protestować przeciwko mojemu występowi, protestowali. Powiedzieli, że wyjdą z sali w trakcie mojego występu. Powiedzieli, że będą to protestować. W ogóle było głosowanie zarządu stowarzyszenia Stonewall, czy ja mogę wystąpić. I w końcu okazało się, że mogę wystąpić. No i jak wystąpiłam, to nie będę teraz skromna, ale powiem, że rozpierdoliłam salę. Ale wiesz co, jak oni by na przykład zaczynali krzyczeć, nie, ten protest, to można by w rytm tego jakąś piosenkę odpowiedzieć. Ja nie, ja po prostu zaczęłam od tego właśnie, pierwszy żart, który powiedziałam, dotyczył tego, że mnie próbują kancelować, nawiązałam do tego, a ostatni, jaki powiedziałam, to też a propos tego, bo oskarżono mnie między innymi o grooming. Wiesz, co jest grooming? Nie. Jest takie przestępstwo polegające na przygotowaniu nieletnich do tego, żeby byli wykorzystani później seksualnie. To się nazywa grooming oficjalnie. Ja powiedziałam później na koniec jedną rzecz, że jedyny grooming, który mnie obchodzi, to jest ten, który dotyczy tutaj tej strefy mojego ciała. Jakby. Tu jest grooming dla mnie ważny bardzo, żeby tam przygotować do napastowania seksualnego. Więc no, więc cały czas jakieś tam są protesty. Ludzie po prostu mnie nie lubią, moim zdaniem, wiesz? Ale z wzajemnością, więc chuj. Ale ty masz bardzo dużo dystansu do siebie. Ja się zastanawiam, skąd? Z nadwagi. Z nadwagi. I to z każdym kilogramem jest więcej? Jest coraz więcej, bo zagarniasz coraz więcej przestrzeni wokół siebie. Znaczy ja bym chciała mieć tyle dystansu do siebie, co ty. Nie, ja tak też szczerze powiem, ostatnio byłam na takiej debacie dotyczącej ciała pozytywności przy okazji takiego festiwalu Hair Dogs, czyli takich dokumentów kobiecych. Bardzo zresztą fajna debata, bardzo świetnie zorganizowana i w ogóle super. Sponsorem był Vimin. Vimin, polecam. Mam nadzieję, że mi za to też jeszcze zapłacą. Znam właścicielkę, tam menedżerkę, więc. Powiedziałam wtedy szczerze, że też nie do końca jest tak, że ja jestem okej ze swoim ciałem. Nie, że całe życie jednak mam taką walkę. Bo ja kiedyś byłam gruba, później byłam bardzo szczupła, teraz znowu jestem bardzo gruba. To nie jest tak, że to jest taka relacja, że jestem z tym zupełnie okej. Bardzo chcę być z tym okej, no ale na przykład dzisiaj. Bo ostatni weekend mi zajebała drag queenka kurtkę. I okazało się, że to jest jedyna kurtka, jaką mam. Więc musiałam szybko zamówić sobie przez internet drugą, żeby zanim mi tamta odeślę, żeby mieć w czym chodzić w ogóle, nie? No i zamówiłam kurtkę w takim rozmiarze, że no jaki rozmiar? To jest właśnie problem. W jakim rozmiarze zamówić kurtkę na mnie? Jakbyś obstawiała? Śmiało. Nie wiem, ale to teraz śmiało. Pytanie z jakiego sklepu? Z XL-ami, nie, że tam numerki, tylko te ale nie, XL. Z jakiego sklepu? Ze sklepu Allegro. Jest, w sensie można zamówić, znaczy pewnie można zamówić kurtkę. Na Allegro można zamówić wszystko. O, właśnie spadło. Co mi spadło? Gąbeczka od mikrofonu. No trochę. Właśnie, to jest nieprofesjonalne. No, nieprofesjonalne. Ktoś tu dzisiaj straci pracę. Obym to nie była za ja. Za tą gąbeczkę, która mi spada. No, zgaduj rozmiar, no, używaj, no. No nie wiem, XXXL. Czyli potrójne? No. Zamówiłam 5XL, bo nie wiedziałam, jaką zamówić, więc tak zaszalałam trochę, mówię, to 5XL. No. No jest za duża niestety. Znaczy na szczęście w sumie, co ja mówię. Na szczęście jest za duża. Ale tak sobie myślę, nie, bo ta, którą mi zajeba, to jest 5XL i nie jest za duża. Więc moja koszula nosa też jest 5XL i też nie jest za duża. No ale to jest problem w ogóle wszystkich marek odzieżowych. Ja w ogóle uważam, że nie powinno się robić tych rozmiarów takimi nazwami. To powinno być od nazw zwierząt. Na przykład, że wchodzisz do sklepu i mówisz, proszę, czy dostanę coś w rozmiarze myszka? I wiesz, wtedy myszka, a później przychodzisz, na przykład mówisz, a czy dostanę to w rozmiarze orka? I już sprzedawczyni mówi, wie pani co, no orki nie mamy, ale tu jakby co jest wieloryb. Taki, jest mały wieloryb, może pani tutaj zobaczy, na tej, tutaj w trzeciej alejce. Nie, mały wieloryb, to ja ostatnio miałam, on był trochę za mały, nie ma, czyli nie ma orki. Nie, będą dopiero za tydzień orki. Orki z Majorki oczywiście, wiadomo, to się skojarzyłam. Przypomniałam sobie, że jest taka piosenka. Także ja myślę, że tak powinno właśnie być, że wchodzisz, wiesz, do sklepu i od razu wiesz, bo co XL, co to mówi komu XL? Nic nie mówi. Nie no, problem polega na tym po prostu, że każda marka robi sobie tak naprawdę, nie? A tak, jedni a tak, szyją w Chinach, drudzy szyją w Tajwanie. O, jak w Chinach szyją, to wtedy kupuję 7XL. No. Kurwa mać, jak mnie to wkurwia, że te małe chińskie rączki tam zapierdalają, oczywiście super, że robią dla nas. No, ale... nie wolno oczywiście, przepraszam. Ale wchodzisz, no, nie, wchodzisz... Ja bym się działaczka lewicowa. A ja tu mówię o małych żółtych rączkach, które zapierdalają. Nie, nie, praca, szacunek. Nie no, ale tak serio, no to przecież to jest naprawdę duży problem. Niektórzy wpadają przez to
w kompleksy, bo idą do jednego sklepu, mieszczą się, nie wiem, w 40, w 38, tak. a idą do kolejnego, tak. muszą założyć 44. Tak. I jak ktoś jest mniej odporny psychicznie, to nagle dostaje po prostu, ma takiego mindfucka w głowie, że zastanawia się, co jest z nim nie halo. Ja już pogodziłam się z tym, że noszę ubrania od XL do 5XL. I jakby jestem z tym no zupełnie tak, okej. Autentycznie. Naprawdę, noszę, no dzisiaj masz sobie, mam na przykład majtki, mam XL. Dzisiaj mam majtki, bo tydzień temu nie miałam. Nie na jakiego słonia. XL to nie jest słoń, bo to mówią do ucha, że na słonia. XL to będzie taki mały konik. A kucyk taki. Kucyk pony. Taki utyty kucyk. Ale ten, a... Czuję, że opisuje coś więcej niż moją uwagę. Ale nieważne, w każdym razie... nie to chciałam powiedzieć teraz. Czuję, że to będą fragmenty wycięte z tego później jakieś. Ale właśnie, czy nas ktoś ogląda? Bo ja chciałam wiedzieć, czy nas ktoś ogląda. Słuchajcie, zróbmy tak, że jeżeli macie jakieś pytania teraz, to możecie napisać je w komentarzach. Ja za chwilkę dostanę tutaj takie urządzenie, które pozwoli mi te komentarze przeczytać i może odpowiem na jakieś pytania albo co. Także jeżeli chcecie coś zapytać, prawda, teraz ja jestem osobą, no oficjalnie już nie trzeźwą, chociaż umówmy się, przy mojej wadze to mniej, tak jak lekarka ostatnio byłam na tym, na medycynie pracy. Także piszcie te pytania, zaraz dostanę tutaj tableta, ma im zaraz przynieść. Dostanę, Artur. Dobra, zaraz idzie. Byłam ostatnio u lekarki w medycyny pracy i ona do mnie na początku mówi, chyba pamiętam już ten żart, że mam nie pić piwa. I ja mówię, ale ja nie piję piwa, bo nienawidzę piwa, no ale pan nie może pić piwa. I ja mówię, no dobra, spokojnie, no nie piję, bo nie lubię jakby, także, ale pan nie może, bo od tego się tyje, od piwa się chmiel tyje się. I ja mówię, no dobra, no luz, nie piję, nie lubię, raz do roku jak wypiję, to jest jakiś desperados. No pan nie może pić piwa. Ja mówię, no ty kurwa, no rozumiem to, no. Przecież pan musi pić ciężki alkohol. Ja mówię, a no to rozumiem. No. Także oficjalne zalecenie medyczne, że muszę pić ciężki alkohol. Później mówi do mnie, a, i nie może pan brać tabletek nasennych, bo niektóre mają chmiel. Ja mówię, ale ja ze snem akurat to mam zajebiście, śpię jak niemowla. Ona mówi, no ale to pan nie może brać tabletek. Ja mówię, no kurwa, no nie biorę, przecież tłumaczę, że nie biorę. No ale pan nie może brać. Ja mówię, no dobra, nie biorę, także już wszystko jest okej. Okay. I tak się to u niej, tam dalej wypełnia tą ankietę, i do mnie mówi, używki. Ja mówię, no ona papierosy, ja mówię, nie. Alkohol, ja mówię, no tak. Ona mówi, ile? Ja mówię, tak od jednego drinka. Ona mówi, nie w drinkach, tylko w mililitrach. Ja mówię, tak od 60, nie wiem, kiedy ostatni raz piłem tak samego drinka, od 60 mililitrów do... No i tu już musiałam skłamać, bo trochę się wstydziłam jednak. Powiedziała mi, że do 400. Ale to nieprawda, bo jak opierdolę czasami 800, to też jest okej. Okay. Przy mojej wadze przez całą noc 800 ml wódki, co to jest? Ja powiem, co to jest. To jest 2000 kalorii, kurwa. I jakieś, kurwa, 200 zł rozjebane w pizdu. Więc ja niestety, no, drogo mi kosztuje moje hobby. Czyli najlepiej w domu jednak pić, nie? No bo tak do baru wychodzić... Nie, najlepiej iść do kogoś, najlepiej iść na open bary. Open bary, to jest to. To jest właśnie, open bar to jest wynalazek dla mnie. Ale czuję, powiem szczerze, ja pracowałam jako barmanka kilka lat i czuję, żebyś była moją ulubioną klientką. Zamawiałbym albo bardzo proste drinki, typu właśnie potrójna wódka z tonikiem, albo przychodziłabym, mówię, zrób mi B52, bo mam teraz ochotę na B52. O, tak. Umiesz. Znaczy, ja powiem tak, my B52 nie sprzedawaliśmy, ale zdecydowanie, mówię, czuję, żebyś była moją ulubioną klientką. Ja zawsze lubiłam facetów tak trochę, że tak powiem, brać pod włos, bo gość przychodził i mówił, no dzień dobry, małe piwo, nie? Ja miałam, nie, no ty, małe piwo, no gdzie? No ty, nie, absolutnie. On miał od razu, dobra, duże, nie? Od razu. I tak samo było potem z alkoholem ciężkim, wiesz, on przychodził, chciał 40, ja mówię, ty wyglądasz na kogoś, kto pije 80. Ja pamiętam, od razu brał 120, nie? Nie było dyskusji w ogóle. Najbardziej lubiłam taką imprezę, jak kiedyś byłam na takiej imprezie właśnie, jak pracowałam wtedy jeszcze w gastronomii, impreza właśnie dla gastro, dla wszystkich barmanów, kelnerów i tak dalej, z open barem, z open barem. Czy już wiesz, co tam się działo? Powiem tak, kto nie pracował w gastro, nie zna życia. Nie. Słuchajcie, wszyscy w gastro to alkoholicy. Tu nie ma w ogóle dyskusji. Kucharze. Wszyscy. No. Wszyscy barmani, kelnerzy, wszyscy. Jak oni się rzucili na ten open bar, kurwa, ci biedni ludzie nalewali im po pół, żeby tylko jakoś ci odeszli od tego. Później już dawali im w ogóle całe butelki. Tak, żeby bo tylko nie było odeszli. Sensu. Nie ma sensu. Nie było sensu, tak. Najgorsze ja współczuję tylko tym, co pracowali wtedy, bo żadnych napiwków nie dostali. No wiadomo, open bar to nie ma napiwków, nie? Słuchajcie, ja mam jakiś, dostaję tableta. Czy boisz się pokazać na antenie? Ładny jesteś, pokaż. On jest najpiękniejszy stąd w ogóle. No ja nie wszystkich nie widzę dobrze, ale chodź, pokaż się tu ładnie. Wyprostuj się ładnie. Aż klęka. O, widać go trochę. No dotykaj mnie więcej. Paliłeś papierosy, ja pierdolę, ręce ci śmierdzą. Wiedziałam, tak to się skończy. Nie ma komentarzy, zniknęło mi. Jak to się robi? O, mam, dobra. O, naprawdę są pytania. O, ja patrzę.
Słuchajcie, patrzę, co się dzieje. I widzę pytanie, na przykład to jest do mnie, czy opowiem, o czym będą moje wykłady na Uniwersytecie Otwartym UW, bo zastanawiam się nad zapisaniem. Słuchajcie, tak, rzeczywiście, bo ruszam z moimi zajęciami. Od 8 grudnia będzie można się zarejestrować na nie. Każdy, kto mieszka w Warszawie, znaczy, no, albo chce dojeżdżać w Warszawie, skończył 16 lat, mówi po polsku. Takie są dwa warunki. 16 lat i mówi po polsku. Może się zapisać. Ja prowadzę takie zajęcia, które nazywają się Osobno i Razem, zrozumieć współczesną miłość, relacje i samotność. To są takie zajęcia trochę z psychologii społecznej, trochę z socjologii, trochę z psychoanalitycznych takich tematów. To jest taki generalny taka przebieżka, która pozwoli wam lepiej zrozumieć to, dlaczego tak układają się wasze relacje, a nie inaczej. To znaczy wytłumaczę wam, skąd to się wzięło, że nikt was nie kocha. O nie, to ja chyba podziękuję. Ja polecam oczywiście, to są bardzo dobre zajęcia. A ludzie wychodzą z płaczem, nie? Przyszła jedna babka, taka starsza była, pamiętam, na jednym z moich kursów, właśnie na tym, tylko kilka lat temu to już było, która właśnie na początku pytam też, dlaczego oni przyszli na te zajęcia, bo każdy przychodzi z jakąś tam jakby misją, nie? W jakimś celu, nie? I ona mówi do mnie, że właśnie zmarł jej mąż tam miesiąc temu i ona chciała wiedzieć, jak sobie poukładać życie teraz. I jak kończyła ten kurs, to stwierdziła, że zrealizował to zadanie, jakby, że to jej się udało. Aha, okej. Okay. Czyli więc to było pozytywne zakończenie. Ja myślę, że... Ale ktoś wychodził naprawdę zapłakany? Jak ktoś umarł, to was zapraszam. Zapłakany nie, ale na przykład przyszedł taki jeden facet, mówi do mnie, że on tu przyszedł, ponieważ on ma poglądy na pewno zupełnie inne niż ja i chciał posłuchać, o co tu chodzi. Jakby taki był ewidentnie na nie, taki był adwokat diabła, nie? Chciał tam pewno coś krzyczeć, że tam chrześcijaństwo, ale nie krzyczał na szczęście, tylko siedział cicho, bo to, co mówiłam, było bardzo mądre. Czekaj, co tu jest napisane, bo mam pytanie, to jeszcze kolejne tutaj. A tak, zapraszam, od 8 można się zapisywać, a ruszamy w styczniu chyba 20. JP, jedyna prowadząca, która może być jednocześnie gościem i rozwalić system. Pani Marta Lempart pewnie sprząta bajzel po sprzątaczce. Wszyscy śmiejesz tej sprzątaczki. Przyrzekam, pierwsze pytanie, które miałam jej zadać, miało brzmieć, czy nie masz już dosyć tej sprzątaczki? No bo wszyscy się przypierdalają teraz o to, nie? No. To była jakaś taka akcja, nie? Że z tą sprzątaczką... Rozlała jakąś tam farbę gdzieś tam pod siedzibą PiSu. Przyszła sprzątaczka, która tam sprząta i powiedziała, hej, hola, hola, ja to będę sprzątać, kurwa. I bardzo dobrze. No tak, ale z drugiej strony, po pierwsze... No tak, no będzie tam sprzątać, no pracuje tam, będzie sprzątać, no jakby, no tak, no będzie, no, no. Ej, no na przykład, jak tu, nie wiem, gdzieś jesteś i ktoś ci tak ktoś sprząta, no to nie czujesz się źle, jak na przykład idziesz po świeżo umytej podłodze? Ja się czuję tylko źle, bo zatrudniliśmy ostatnio taką panią, Swietłanę, która u nas sprzątała w domu i my wtedy siedzieliśmy i nic nie robiliśmy. Tobie wtedy trochę stresuje, jak tak siedzę i one zapierdalają, a ja tak sobie po prostu siedzę przy komputerze i tam, wiesz, coś piszę, jakiś tekst czy coś, tak się czuję nieswojo wtedy trochę. Znam kogoś, kto by posprzątał przed przyjściem sprzątaczki. Znam też takich ludzi. To jest chore już. Nie, dobra, jakby ktoś chciał sprzątać w mnie mieszkać, zapraszam, mam bałagan. Skąd nowe kolczyki, dlaczego krzyż? Słuchajcie, ten kolczyk nie jest taki nowy, ja go rzadko noszę, teraz zacząłem go nosić, bo ta drag queenka, która zajebała mu kurtkę, zajebała mi też kolczyk, więc musiałem jakiś inny założyć, więc założyłam właśnie ten, zajebała mi też lusterko. Więc... A zostawiła śmieci po sobie. Zostawiła śmieci, tak, to prawda. Pozdrawiam z Elbląga, czy byłaś w tym mieście? W Elblągu? Miałam w Elblągu... Co, gdzie? Ja wiem, to jest Warmia Mazury, ja wiem. Bo ja miałam tam... Co? Nie, Warmińsko-Mazurskie. Warmińsko-Mazurskie, co wy chcecie? Ale oni są z Malborka tam z tyłu, co się odzywają, więc kojarzą okolice, więc może ten. W każdym razie, dobra, dobra, wasza wieś jest większa. Nie, ich wieś jest większa, dobra, to najważniejsze. Oni zawsze o to biją. W każdym razie w Remizach. W każdym razie... Nasza jest większa! W każdym razie... W każdym razie... A zauważyłeś taką zależność, że w każdej mniejszej miejscowości... Można nalać sobie wódki. Mogę, no ja ci mogę nalać, proszę. A, proszę uprzejmie. W każdej mniejszej miejscowości jest coś takiego, Remiza, że zawsze... Dobra, już. W każdej mniejszej miejscowości jest taka przypadłość, że patrzą na tablice rejestracyjne samochodów, tak, nie? I zawsze jakaś tam średnia miejscowość ma tak, że te wsie dookoła to zawsze się śmieją z tych tablic rejestracyjnych. Tak, 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 tak. Ja nie wiem, jak to działa, ale każdy to ma, nie? Zawsze tam mówią, że wiesz, w okolicach Krakowa to mówią, że KSU to jeżdżą jak, że nie potrafią. KSU to co to jest? To są okolice Sucha, Beskidzka, takie wsie... Mówią, że Ustrzyki Dolne coś. Ustrzyki Dolne to nie wiem, ale na przykład u mnie, ja jestem Siedlec i my mamy... No wiem. Ale mamy na to przykład... To na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą gościnę. Okay, dziękuję bardzo. Okazało się, że jest Siedlec. Sytuacja żenująca. Ale no, przepraszam bardzo, dookoła, niedaleko jest Łuków. Łuków, miasto Tłuków, jak zawsze mówią. Ja w Łukowie kiedyś w ogóle pracowałam. Co ty gadasz? Ja w Łukowie robiłam telewizję lokalną.
Ja robiłam głupowy dziękuję bardzo, ja wychodzę z tej rozmowy. No płacili mi, to robiłam. Dobra, zaczekaj, bo nie gadajmy o wsiach, bo ja tu zobaczę, co się dalej się dzieje. Także w Elblągu wydaje mi się, że nie byłam, ale pamiętam, że miałam internetową miłość z Elbląga. Jeszcze jak mieszkałam w Goleniowie, świętej pamięci, to miałam takiego chłopca, który tam, ja do niego pisałam, on do mnie pisał, takie mieliśmy emocje, uczucia mieliśmy. Ale fantastyczne są opowieści tej gości na temat studiów i osobistego życia, jak naprawdę jest klasą słuchać ciekawych, zacnych ludzi. Czy byłam dyskryminowana, takie jest pytanie. Tak.